Dobrze. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy o temacie tego TEDa, People for People, moja pierwsza myśl była taka, ludzie ludziom zgotowali ten los. I zacząłem się zastanawiać, jaki los zgotowali wam albo zgotują wam prelegenci TEDa. I od razu przypomniałem sobie klimat takich niesamowitych, inspirujących konferencji, że myślimy wtedy w ogóle, że sky is the limit i że teraz w ogóle wrócimy do domu i zmienimy wszystko i tak w ogóle wyrwiemy się ze strefy komfortu i od tego momentu już tylko będziemy tworzyć serwisy, które podbiją świat, dawać ludziom sztuczne nogi i w ogóle wszystko. Ale jest w tym pewna pułapka i właśnie dlatego chciałem zacząć od słomianego zapału. Bo słomiany zapał to jest taka klątwa, która prześladuje mnie od dziecka. Jak miałem jakieś 8 lat, dostałem swój pierwszy komputer i zacząłem programować, bo wtedy jeszcze gry nie były tak fascynujące jak dzisiaj. I to programowanie strasznie mnie wciągnęło, więc minęło tam kilkanaście miesięcy, kiedy ja coś tam sobie kodowałem jako kompletny dzieciak, aż w pewnym momencie zacząłem tworzyć jakieś proste gry albo proste programy, aż do momentu, kiedy przyszedł do mnie ojciec i powiedział, że potrzebuje tam do swojej firmy jakiegoś prostego programu, który będzie zmieniał jedno na drugie, coś takiego, nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie ten program napisałem, miałem wtedy 10 lat i usłyszałem wtedy gdzieś na gwiazdkę przy kotlecie, że o, ty będziesz informatykiem, ty będziesz taki niesamowity, ty w ogóle no, taki dzieciak i takie rzeczy robi i od razu straciłem zapał. I od tej pory nie programowałem już wcale. Później zacząłem ćwiczyć kung fu i w ogóle było super, no bo byłem wysportowany, wiecie, kaloryfer, te sprawy, tak? I w pewnym momencie usłyszałem, wow, super, teraz jak ci tak super idzie, to ty pojedziesz na jakieś mistrzostwa i straciłem zapał. Potem było granie na gitarze, no bo oczywiście, że dziewczyny, te sprawy, nauczę się grać, w końcu grałem parę godzin dziennie, potem usłyszałem, wow, jak ty super grasz i straciłem zapał. I to nie była tylko taka dziecięca przypadłość, bo my to przypisujemy dzieciom, tak? Tak naprawdę w pewnym momencie to zaczęło się powtarzać w mojej pracy. Zacząłem dostać pierwszą pracę, drugą, trzecią i za każdym razem, kiedy dochodziłem do miejsca, w którym zaczęło mi dobrze wychodzić i słyszałem pochwały i w ogóle jakiś potencjał awansu albo podwyżki czy coś takiego, to natychmiast traciłem zapał. Do tego stopnia, że w pewnym momencie, kiedy założyłem swoją własną firmę i kiedy pomyślałem, że no teraz wreszcie nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, będę panem własnego losu, bla, 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 bla. I wtedy zacząłem odnosić sukcesy. Minął rok, drugi, zacząłem zarabiać naprawdę niezłe pieniądze, o wiele większe niż zarabiałem wcześniej. Wygrywałem przetargi, realizowałem projekty i pomyślałem sobie, fucking, jak ja kiedyś będę bogaty. I straciłem zapał. I tak było przez całe życie, aż do momentu, do którego trafiłem w to miejsce. Tą klątwą było to, że w zasadzie miałem przez całe życie poczucie, że ja mogę robić wszystko i cokolwiek nie będę robił, to będę odnosił w tym sukcesy, dlatego że z dużą łatwością jarałem się rzeczami, z dużą łatwością czułem, dostawałem po prostu obsesji na jakimś punkcie, wchodziłem w to cały, spalałem się, ale z równie dużą łatwością później z tego wychodziłem, szukając czegoś nowego, bo robiło mi się nudno. W każdym razie czułem, że mam jakiś wielki potencjał. I tu się pojawia pytanie, skąd ludzie naokoło, moi rodzice, szefowie albo inni, wiedzieli, że ja mam jakiś wielki potencjał. Skąd wiemy, że ktoś ma potencjał? Był taki psycholog, który się nazywał Fritz Heider i on badał atrybucje, czyli wnioskowanie o tym, skąd się coś bierze. I między innymi badał to, w jaki sposób ludzie wnioskują o tym, skąd się wziął sukces. I zauważył coś takiego bardzo prostego, że ludzie wierzą, że sukces to jest wynik równania, kiedy pracę dodamy do możliwości. Ale to równanie, które wydaje nam się tak strasznie intuicyjne, im więcej pracy, im więcej możliwości, tym większe efekty, działa też w drugą stronę. To znaczy, jeżeli ktoś osiąga efekty wkładając mało pracy, to ma duży potencjał. Jeżeli wkłada dużo pracy i osiąga te same efekty, to ma mały potencjał. Jest relacja kompensatoryjna między tymi dwoma czynnikami. I to ma jedną bardzo ciekawą konsekwencję. Wyobraźcie sobie Kasię i Basię. Kasia i Basia uczyły się do egzaminu. Obie egzamin zaliczyły na piątkę. Kasia uczyła się 5 dni, a Basia uczyła się 2 dni. Która z nich jest zdolniejsza? Ta, która uczyła się 2 dni. A prawda jest taka, że nie mamy zielonego pojęcia, czy ta druga dziewczyna, gdyby uczyła się 2 dni, to czy też by przypadkiem nie zdała?
No ale jedna ewidentnie ma talent. Ona będzie naukowcem albo coś takiego. W każdym razie te pracowite zawsze mają gorzej. I nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z takim pojęciem zdolny, ale leni. To mnie prześladowało od dziecka, bo od momentu, kiedy ja tylko słyszałem, że zdolny, ale leń, to było takie zielone światło na to, żeby nic nie robić. Ja byłem tym typem gościa, który przychodzi nieprzygotowany na egzamin, przez cały rok nie przychodził na żadne zajęcia, nie zdał żadnej klasówki. Przychodził, mówił, nie, no ja tutaj tylko taki jestem, żeby spróbować i wychodził z piątką, a wszyscy tak poszli, fuck. Ci ludzie strasznie wkurzają. A ja zazdrościłem tym, którzy ciężko pracują. Bo naprawdę tego nie potrafiłem. Ale to nie była szczera zazdrość, bo gdzieś w duchu naprawdę czułem się lepszy. I pomyślcie sobie, że tak działa nasza edukacja. Nasza edukacja służy do tego, żeby podciągać ten dolny poziom, a nie określać limit czyichś możliwości. Nasza edukacja jest edukacją fast foodową, to jest system powszechny. W nim chodzi o to, żeby podnieść minimum do pewnego poziomu, które dla innych mogłoby być równie dobrze minimum. Bo tej góry nigdy nie określamy. Tutaj ta relacja czeladnicza o wiele bardziej odpowiada poszukiwaniu tej góry i tego limitu czyjejś możliwości. No ale na to trzeba poświęcić czas, pieniądze i tak dalej. W edukacji nie ma ani jednego, ani drugiego. Więc to nie jest tylko szkoła. Ja na co dzień w pracy bardzo często spotykam się z menedżerami dużych korporacji i tam pojawia się takie często takie hasło korporacyjne, powiedzenie work smart, not hard. Dlaczego? Dlatego, że ten gość, który pracuje bardzo ciężko, zostaje po nocach, żeby zrealizować plan, żeby zrealizować sprzedaż albo zamknąć projekt, nie jest takim bystrzakiem jak ten, który wychodzi o piątej i zawsze wszystko ma zrobione. Ten jest bystry. Ten, który pracuje mniej, a osiąga dokładnie te same cele. I ciekawą obserwacją jest to, że kiedy tylko menadżer w korporacji dostaje odpowiedzialność za swoje własne cele, to jest takie nowoczesne zarządzanie, tak? Sam sobie załóż smycz, tak? Musisz sobie wyznaczyć cel i ten cel zrealizować, a za rok znowu sobie wyznaczasz cel i tak dalej, i tak dalej. To co się z nimi dzieje? Zaczynają wyznaczać sobie asekuracyjne cele. Dlatego, że najważniejsze jest to, żeby projekt zamknąć, żeby projekt skończyć, a nie to, żeby sprawdzić, jaki jest limit moich prawdziwych możliwości. A dlaczego nie chcemy sprawdzić limitu naszych własnych możliwości? Dlatego, że moglibyśmy się okazać, że nie są takie fajne i takie wielkie, jak nam się wydaje. Bo od kiedy jesteśmy zdolnym, ale leniem, od tego momentu już nigdy więcej nie musimy udowadniać, ile potrafimy. Bo ludzie są przekonani o tym, że jesteśmy zdolni do rzeczy wielkich. No, tylko nie wkładamy wystarczającej ilości pracy. Nasze ego rośnie. Jak bardzo to jest powszechne? George Carlin kiedyś powiedział coś takiego. Wyobraźcie sobie, jak głupi jest przeciętny człowiek. Zróbcie to. Zamknijcie oczy i pomyślcie, jakim idiotą jest przeciętny człowiek. A potem pomyślcie, że połowa ludzi jest głupsza od niego. I teraz, wracając do statystyki, prawdopodobnie obraziłem połowę ludzi na sali. Ale wszyscy się śmieją. Dlatego, że przeciętny człowiek nie istnieje. Dlatego, że każdy z nas czuje się odrobinę lepszy od innych. Nie tak, że jakimiś orłami jesteśmy, tak? Orły są gdzieś tam wysoko, ale ta średnia to jest trochę poniżej nas. Jesteśmy przekonani o tym. I to wychodzi też w badaniach psychologicznych. W badaniach psychologicznych wychodzi, że kiedy bada się, jak ludzie postrzegają swoją zdolność do prowadzenia samochodów, jakimi są kierowcami, to ludzie mówią, że są lepszymi niż przeciętne. I tak uważa zdecydowana większość. To kim są przeciętni kierowcy? Nigdy go nie chcę spotkać na drodze. To mnie naprawdę przeraża. Więc ochrona poczucia tego, że my jesteśmy lepsi od innych, jest bardzo powszechnym zjawiskiem. I tego dowodzi jeden prosty eksperyment, który został zrobiony przez dwóch duńskich psychologów. Wykorzystali oni mechanizm torowania. To jest taki mechanizm, który służy do tego, żeby wprowadzać ludzi w pewien stan, na jakąś sugestię. Na czym to polega? Jedną grupę poproszono o to, żeby wyobrazili sobie, że wsiadają do balonu i unoszą się wysoko, 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 wysoko. Druga grupa natomiast miała wsiąść do windy i zjechać na sam dół nisko, 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 niżej, poniżej poziomu piwnicy. Ta metoda sprawia, że ta pierwsza grupa od balonu miała momentalnie podniesione poczucie własnej wartości. Ta druga miała obniżone.
Dano im później kilka łamigłówek i prostych zadań do zrealizowania. I wiecie co? Ci z piwnicy robili o wiele lepiej, bo wkładali o wiele więcej pracy. Ci, którzy mieli podniesione poczucie wartości, nie byli w ogóle zmotywowani do tego, żeby pracować ciężko, bo mogliby się tylko przekonać, że nie jest tak dobrze, jak im się wydaje. Od tego momentu możemy już tylko i wyłącznie tracić. A przecież, jeżeli pomyślimy o tych wszystkich niezwykłych rzeczach, o których dzisiaj słyszeliście, o tych niezwykłych, inspirujących osiągnięciach, to jest wyjątkowość, a nie powszechność. Ktoś włożył wyjątkową pracę, wyjątkowo się starał, wyjątkowo przełamał własne ograniczenia. Natomiast my, myśląc o sobie dobrze, mamy tendencję do tego, żeby tej wyjątkowości nie sprawdzić. Czy my to potrafimy? Czy my jesteśmy tacy zdolni? Czy my jesteśmy tacy mądrzy? Oczywiście trudno jest o sobie myśleć w takich warunkach. A ja jestem specjalistą od porażek. Ja się zawodowo zajmuję reklamą. I to jest paradoks, że w tym miejscu znalazł się gość ze złomionym zapałem. Dlatego, że w ciągu ostatnich 5 lat robiłem strategię do mniej więcej, tak jak sobie podliczyłem, na około 40 kampanii. I z tych 40 kampanii są tylko 2, które mi się udały. I mam wrażenie, ale może się mylę, bo myślę o sobie dobrze, że nie jestem idiotą. I że jest sporo ludzi w tej branży, które podobnie jak ja bardzo się stara, bardzo się uczy, bardzo się inspiruje i sięga po różne kreatywne rozwiązania i próbuje zrobić coś dobrego i im nie wychodzi. Mieliście kiedyś coś takiego, że wpadliście na rewelacyjny pomysł, ale coś takiego super, że jakbyśmy to zrobili, to w ogóle byłby czad, a pod koniec dnia myślicie sobie, szkoda, że tego nie zrobiłem. Ja tak mam codziennie w pracy. Codziennie w pracy wpadamy na niesamowite pomysły, które nigdy nie dochodzą do skutku z jednego bardzo prostego powodu. Wyjątkowe kampanie są wyjątkowo trudne, więc wyjątkowo rzadko się udają. To jest aż tak proste. Wyjątkowość jest rzadka, a średniość jest bardzo częsta. Wyjątkowi ludzie to mniejszość. Przeciętność to większość. Więc statystycznie rzecz biorąc, na tej sali znajduje się o wiele więcej ludzi przeciętnych. Jeżeli miałbym myśleć o sobie w kategoriach statystyki, to jestem przeciętnie inteligentny, przeciętnie zdolny, przeciętnie pracowity. Tak mówi o mnie matematyka. Ja oczywiście wolę myśleć o sobie troszeczkę inaczej. Więc co się dzieje, że ta grupa niezwykle zdolnych i ambitnych ludzi jest w stanie codziennie ponosić porażki, a jednocześnie nadal robić swoje? Bo to wydaje nam się sprzeczne z motywacją, tak? Jak ciągle przegrywasz, no to po cholerę się starać, tak? Wierzymy, że trzeba dziecko pogłaskać po głowie, żeby zrobiło coś drugi, trzeci raz i tak uczymy korzystać z nocnika. Z reklamiarzami pewnie jest podobnie. Otóż to wcale nie w ten sposób działa. Był inny psycholog, który nazywał się Viktor Frankl i on przeżył coś potwornego, dlatego że on przeżył Auschwitz. I to, co zauważył w obozie, a to były jego badania jeszcze sprzed wojny, ale w wojnie, na wojnie i w obozie one się bardzo potwierdziły. Zauważył ciekawą rzecz, że jeńcy obozowi, którzy zaczynają czuć, że ich życie w tych potwornych warunkach traci sens, że staje się jakimś koszmarem, który kompletnie niczemu nie służy, umierają. Natomiast żyją ludzie, którzy w coś wierzą, którzy wierzą w to, co zrobią po wojnie. Wierzą, że wyjdą, wierzą, że przetrwają. I że ta wiara paradoksalnie sprawia, że oni są w stanie przetrwać absolutnie wszystko. I może wam się to wydawać absurdalne, ale ja żyję w świecie ludzi, którzy wierzą w to, co robią. Bo to nie chodzi o to, żeby te cele były wzniosłe. Ja robię reklamę, sprzedaję proszki do prania. To nie jest żaden ambitny cel. Ale z jakiegoś dziwnego powodu, po latach poszukiwań, próbowania różnych rzeczy, trafiłem do miejsca, w które ma dla mnie mój osobisty sens. Naprawdę wierzę w to, co robię. I zauważyłem, że ludzie, którzy nie wierzą w to, co robią, w mojej branży po roku, dwóch, po trzech, mówią bez sensu, idę szukać dalej, ta branża jest straszna, jak tak można, ciągłe przetargi, nic nie wygrywam, siedzenie do nocy i tak dalej, oni zwyczajnie tego nie wytrzymują. A ja nadal, gość ze słomianym zapałem, który przez całe życie niczego nie skończył, potrafię dzień w dzień siedzieć w robocie i następnego dnia do niej wracać, czując, zróbmy to, spróbujmy jeszcze raz. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Po prostu z jakiegoś powodu znalazłem swój sens. Jest tak,
że to poszukiwanie sensu i robienie tego, w co się wierzy, to poszukiwanie jakichś takich czegoś trochę wzniosłego, takiego sky is the limit, dlatego że nie moglibyśmy robić niesamowitych rzeczy, gdybyśmy w nie nie wierzyli, jest bardzo podobne do miłości. Jeżeli otwarzasz się kochać, a nie akceptujesz możliwości odrzucenia, to kończysz sfrustrowany we friendzone. Tracisz szansę na miłość, tą, którą sobie wymarzyłeś, i na każdą następną. I dokładnie tak samo jest z porażkami. Jeżeli sięgamy po rzeczy, które są wyjątkowe, wyjątkowe cele, wyjątkowe ambicje, chcemy osiągnąć coś, a to, co nas inspiruje, to są ludzie wyjątkowi. Tam chcemy się znaleźć. Ja chcę robić najlepsze reklamy na świecie, ale to jest mniej niż 1%. A to oznacza, że moja droga to będzie droga całego życia porażek, aż do miejsca, kiedy się tam znajdę. I muszę akceptować te porażki, bo inaczej nie będę w stanie nigdy tego osiągnąć. Skończę we friendzone. Jest w jednej z takich największych agencji reklamowych na świecie, na ścianie w biurze jest taki wielki napis Fail Harder, który jest zrobiony z kilku tysięcy pinesek, tylko że te pineski nie wypełniają liter, tylko tło. Czyli to jest możliwie najtrudniejszy sposób zrobienia tego napisu. I mogłoby nam się wydawać, że motywowanie ludzi do tego, żeby odnosili porażki, jest odwrotne do takiego naszego wyobrażenia o motywacji, do korporacji i do tego, jak motywować ludzi. Powinniśmy mówić, odnoś sukcesy. Tylko że w bardzo wielu dziedzinach życia, w dziedzinach życia, o których słuchaliście dzisiaj, czyli w dziedzinach życia, gdzie inspiruje nas wyjątkowość i wyjątkowe osiągnięcia, to nie sukces jest tym, co widzimy na co dzień, tylko porażka. A miarą potencjału człowieka nie jest to, co osiągnął, tylko z jak wysokiego konia spada. Codziennie. Jak bardzo jest w stanie się podnieść i znowu wsiąść na tego konia i znowu spaść. Padły tutaj chwilę wcześniej słowa Steve'a Jobsa. Steve Jobs mówił takie różne mądre rzeczy. Stay hungry, stay foolish. Takie podążanie za swoimi marzeniami. I to może się sprawdzić, kiedy jesteśmy wyjątkowo zdolnymi, wyjątkowo ambitnymi, wyjątkowo utalentowanymi ludźmi i mamy wyjątkowo dużo szczęścia. Trochę dużo wyjątkowo, jak na ustawienie sobie celu życiowego, prawda? Natomiast ja uważam, że większość z nas jest przeciętna. Ja jestem przeciętny. Wiara w to, że jestem wyjątkowy w świecie, w którym jest kilka miliardów ludzi, byłaby skrajnym egocentryzmem. I dla przeciętnych ludzi jest także możliwość odnoszenia wyjątkowych sukcesów. Tylko ona wygląda trochę inaczej. Trzeba być pokornym i akceptować to, że przeciętny człowiek z trudem osiąga wyjątkowe rzeczy. I ostatnie, które może zabrzmieć banalnie, ale jest esencją tego, co sprawia, że możemy znosić ten trud. Musimy wierzyć, że to, co robimy, ma sens. Bo bez tego nigdy nie znajdziemy siły na to, żeby codziennie, każdego dnia przegrywać, a następnego dnia wstawać i próbować jeszcze raz. Fail harder. Dziękuję.